Witam wszystkich hodowców gołębi pocztowych. Dzisiaj jesteśmy w Głębniku Lotowym i chciałem Wam pokazać, jak troszeczkę i z braku, i z lenistwa, bo tak trzeba powiedzieć, zrobiliśmy z jednych regału zrobiliśmy więcej tych celków do motywacji. Zrobiliśmy to, ale ja jeszcze nigdy gołębi w tym nie motywowałem, ale jest to bardzo, bardzo dobra rzecz, więc ja to objaśnię, daję teraz kamerę mojej żonie, która jest troszeczkę przychorowana na grypę i więc nie chce mówić. No rozumie, jeżeli nie ma dobrego głosu, więc proszę cię, trzymaj tą kamerę, a ja objaśnię tą celę. Tu sobie złapę. Więc to był jedna część i tu była druga część. Ja tylko miałem właśnie 8 tych celi, więc chciałem do dwóch gołębników zrobić, więc tą część całą sam zrobiłem. Sami widzicie, że to jest inny materiał. Po prostu jak ta cela działa. Tu wchodzi gołąb. Tu ma swoją siodawkę. A tam z tyłu jest wycięta, to pokażę z tej strony, jest wycięty otwór z taką zasuwką. Jest to połączone sznurkiem na rolkach. I mogę to z przodu zamknąć i otworzyć. Popatrzcie. Teraz jest zamknięte. A jak to z przodu, żeby tych gołębi nie straszyć, nie, jak one sobie tu razem siedzą, przyjdą z lotu, siedzą sobie razem, to nikt, inny gołąb im nie przeszkadza. Ja wtedy zamykam albo tu, albo z przodu zamykam i one sobie tam no jakby to powiedzieć, przytulają się, żona mi podpowiada i sobie cieszą razem spotkaniem, więc to chciałem Wam pokazać, to sobie dorobiłem, tą część dorobiłem sam, to dałem przyciąć zawiaski, no tu mam popisane numery gołębi, żeby żona wiedziała, jeżeli jakiejś samiczki na przykład brakuje, to popatrzy, aha, 370, ona jest w tej cele, czy ona tam na przykład nie weszła, czy różnie, jeżeli to jest wszystko popisane, to żona nie rozróżnia jeszcze tak dobrze tych wszystkich gołąbków, więc jak tu jest coś napisane, to wie, aha, z tej celi jest ten samiec, czy ta samica. Jak na przykład zaczną się bić gołębie i gdzieś wejdzie, ona złapie, popatrzy na numerek, aha, to jest z tej celi, więc da go w odpowiednie miejsce. Tu w tym roku, w 2016 był właśnie ten gołąb i te dwa gołębie robiły mi takie problemy, obydwa te gołębie usunąłem. Ten chodził dobrze, ten chodził dobrze, był bardzo dobry tego, ale robiły mi takie problemy, a ja mam już 60 lat, ja sobie nie pozwolę, żeby gołębie mną rządziły. Więc je usunąłem. To były gołębie, które 10-11 konkursów mogły robić, ale ten samiec siedział u tych na jajkach. Po prostu był taki wściekły na siedzeniu na jajkach. No wiadomo, jak tym wszedł, no to się krewlała. Więc połamane skrzydła, połamane, więc usunąłem obydwóch. Nie ma, te tabliczki będą zerwane. Ale jeszcze muszę, bo te samiczki są obydwie, więc żebym nie zapomniał, gdzie one były, zostaną te i będą na wiosnę, jak poparuję, właśnie teraz za tydzień będę parował, to będę te gołąbki, te tabliczki będą zmieniane, te nalepki będą zmieniane, będzie na nowo napisane. Co Wam chciałem jeszcze pokazać? Chciałem Wam pokazać
to popatrzyłem, tu zrobiłem taką deskę, żeby tam nie było. Chciałem wam pokazać, to jest polskie, bo tego nigdzie nie mogłem tu dostać, parę dostałem w Belgii. To jest do pieczenia ciasta, to jest najlepszy, według mnie, pojnik. Popatrzcie, jak ten pojnik go użyję, to biorę go do domu, wkładamy go do zmywarki, on się ładnie umyje, nie ma żadnych bakterii i wszystko. I także tych pojników mam bardzo dużo, one nie kosztują u was tak dużo pieniędzy, więc polecam, jeżeli ktoś chce sobie zrobić. Popatrzcie, tak to jest zbudowane, tu gołąb siada, ja to wkładam w ten sposób, tu to wkładam, daję i ten gołąb sobie przez te szczebelki pije. Po co to jest? To jest tak, jak młode odkładam, to najpierw je uczę w czarnym pojniku okrągłym, a później jak się nauczą, to dostają taki pojnik, żeby po prostu w kabinie przez te szczebelki już gołębie zaczęły pić wodę. No, popatrzcie, zabieram, jest to szkło, nie jest to żaden metal. Wiem, że jak tu na przykład naleję elektrolitu, to nie działa on z metalem, bo na szkło nic nie będzie działać, nawet jak trzeba jakieś inne coś podać, niektóre rzeczy trzeba uważać, czy na przykład blitzform, to nie wiadomo, czy można go też na metale, ale do szkła zawsze. A plastik jest plastik, więc ja uważam, że praktycznie i bardzo skutecznie dla gołąbków takie właśnie pojniki. Nie jest to dużo roboty. Tu kiedyś był tu daszek zrobiony, bo tej półki nie było, teraz zrobiłem taką półkę tu i podnoszę do góry, wyciągam, wkładam czysty, nowy, zamykam i gołąbki sobie piją.